Shravasti Damika. Dobre pytania, dobre odpowiedzi. Przedmowa do wydania czwartego, poprawionego. Mniej więcej 18 lat temu grupa buddyjskich uczniów z Uniwersytetu Singapurskiego przyszła do mnie, skarżąc się, że często trudno jest udzielić odpowiedzi na zadawane im przez ludzi pytania dotyczące buddyzmu. Poprosiłem więc, aby przytoczyli jakieś przykłady, a gdy to zrobili, byłem wstrząśnięty tym, że inteligentni, wykształceni, młodzi buddyści wiedzą tak niewiele o swojej religii i mają tak wiele wątpliwości, wyjaśniając te rzeczy innym. Zanotowałem wiele z tych pytań, dodałem część tych, które często mnie zadawano i tak oto narodziła się książka Dobre pytania, dobre odpowiedzi. Ku mojemu zaskoczeniu i satysfakcji, to, co pierwotnie miało służyć Singapurczykom, znalazło czytelników także w wielu innych krajach. Wydrukowano ponad 150 tysięcy kopii edycji angielskiej, ta zaś doczekała się licznych przedruków w Stanach Zjednoczonych, Malezji, Indiach, Tajlandii oraz na Sri Lance. Niniejsza praca została ponadto przełożona na 14 języków. Całkiem niedawno także na indonezyjski i hiszpański. W wydaniu czwartym, uaktualnionym i poszerzonym, dodałem jeszcze kilka pytań i udzieliłem, mam nadzieję, że dobrych, odpowiedzi na nie. Dodałem także rozdział, zawierający niektóre z pouczeń Buddy. Oby ta krótka książka przyczyniła się do podtrzymania zainteresowania damą Buddy. S. Damika, Singapur 2005 Wprowadzenie do wydania piątego poprawionego. Przez wiele lat docierały do mnie liczne listy od czytelników z całego świata proszących o dodanie kolejnych pytań do tej książki, co ostatecznie skłoniło mnie do uczynienia tego. Do dnia dzisiejszego wydrukowano i rozprowadzono w języku angielskim, a także w wielu innych językach 226 tysięcy kopii tytułu Dobre pytania, dobre odpowiedzi. Cieszy mnie niezmiernie fakt, że mogę pomagać tak wielu ludziom w lepszym rozumieniu wyzwalających nauk Buddy. S. Damika, Singapur, wrzesień 2007: Wprowadzenie do wydania polskiego: drugiego. Od pierwszego wydania niniejsza wersja różni się tym, że posiada o jedno pytanie i odpowiedź więcej. Prawdopodobnie polskie wydanie jest pierwszym wśród wydań w innych językach, w tym także angielskiej wersji, które zawiera ten nowy wątek. Oprócz tego poprawiono niektóre błędy, jakie umknęły nam podczas pierwszej edycji. Przede wszystkim jednak książka ta różni się od pierwszego wydania tym, że jest za darmo. Niektórzy mogą poczuć się rozczarowani tym, że na książkę z pierwszej edycji musieli wydać pieniądze, którą teraz mogliby dostać za darmo. Gwoli wyjaśnienia, pierwsza edycja miała służyć jedynie po to, by jakiekolwiek zyski ze sprzedaży przeznaczyć na kolejne tytuły przybliżające buddyzm w Polsce. Jednak zdecydowaliśmy, że zamiast zatracać się w coraz bardziej samsarycznym kole komercji i zwiększania sprzedaży, postanowiliśmy, że dama Nauczanie błogosławionego będzie podarunkiem, idąc przeto pod prąd światowym trendom. Niczym miska ryżu, która płynęła pod prąd, po tym jak Bulda zjadł swój pierwszy posiłek po długiej ascezie, tak i my staramy się płynąć w stronę źródła. Przebudzony nigdy nie pobierał opłaty za swe nauki, na jakiej podstawie my mielibyśmy zatem sprzedawać jego mądrość. Wszyscy, którzy brali udział w tworzeniu tej książki, robili to z czystymi intencjami propagowania Sasany, przekazu Buddy. Bez nich wszystkich ta książka nie mogłaby ujrzeć światła dziennego, za co należą im się wyrazy uznania. Piotr Jagodziński, Sri Lanka, 2011. Rozdział pierwszy. Czym jest buddyzm? Nazwa buddyzm pochodzi od słowa buddhi, które znaczy tyle, co przebudzić się. Tak więc, buddyzm może być nazywany filozofią przebudzenia. Filozofia ta ma swój początek w doświadczeniu Siddhati Gotamy, znanego jako Buddha, który, mając 35 lat, dzięki własnym staraniom, doznał przebudzenia. Buddyzm liczy sobie obecnie 2,5 tysiąca lat i ma około 300 milionów wyznawców na całym świecie. Przez wiele stuleci buddyzm był nurtem dominującym głównie w Azji, lecz stopniowo zdobywa zwolenników także w Europie, Australii i Ameryce. Więc buddyzm jest jedynie filozofią. Słowo filozofia powstało w wyniku złożenia greckich słów Filos, co znaczy miłować oraz sofia, która oznacza mądrość. Jest zatem filozofią, czyli umiłowanie mądrości lub mądrością i miłością w jednym. Oba znaczenia doskonale opisują buddyzm. Buddyzm naucza, że powinniśmy starać się w pełni rozwijać nasze zdolności intelektualne, abyśmy mogli osiągnąć pełne i jasne zrozumienie. Uczy nas także rozwijać w sobie miłość i dobroć. Byśmy potrafili być prawdziwymi przyjaciółmi wszystkich istot. Buddyzm nie jest więc zwykłą filozofią, jest filozofią najwyższą, najwspanialszą. Kim był Budda? W roku 563, przed naszą erą, w północnych Indiach, w rodzinie królewskiej urodził się chłopiec. Dorastał w obfitości i luksusie, lecz w pewnym momencie doszedł do wniosku, że doczesne wygody i bezpieczeństwo nie gwarantują szczęścia. Był głęboko poruszony cierpieniem, które widział wokół, i postanowił znaleźć klucz do prawdziwego szczęścia. Gdy miał 29 lat, opuścił swoją żonę oraz dziecko i udał się do największych duchowych nauczycieli, by pobrać od nich nauki. Przekazali mu całą swoją wiedzę, jednak żaden nie wiedział tak naprawdę nic o przyczynie cierpienia ani w jaki sposób można je przezwyciężyć. W końcu, po sześciu latach poszukiwań, ciągłych zmagań i medytacji, doświadczył wreszcie uwolnienia ze stanu ignorancji, dzięki czemu cała niewiedza rozpłynęła się. W jednej chwili wszystko stało się dlań jasne. Od tego dnia nazywany jest buddą, czyli przebudzonym. Żył przez kolejne 45 lat, w trakcie których podróżował po całych północnych Indiach, ucząc innych tego, co odkrył. Jego współczucie i cierpliwość były legendarne. Miał tysiące uczniów. Mając 80 lat, stary i chory, lecz wciąż pełen dostojności i spokoju, zmarł. Czy nie było to nieodpowiedzialne ze strony Buddy, że odszedł od swojej żony i dziecka? Z pewnością nie było buddzie łatwo podjąć decyzji o opuszczeniu żony i dziecka. Musiał się martwić i wahać przez długi czas, nim ostatecznie odszedł. Miał jednak wybór: poświęcić swoje życie rodzinie lub poświęcić je światu. Ostatecznie jego wielkie współczucie sprawiło, że wybrał cały świat. I do dziś cały świat, w tym także jego żona i dziecko, doświadcza korzyści z powodu ofiary, którą uczynił. Nie było to nieodpowiedzialne, możliwe, że było to najbardziej znaczące poświęcenie w dziejach ludzkości. Skoro Budda umarł, to w jaki sposób może nam pomóc? Faraday, odkrywca elektryczności, także umarł. Ale jego odkrycie wciąż stanowi dla nas pomoc. Ludwik Pasteur, który odkrył lekarstwo na tak wiele chorób, także umarł, lecz jego odkrycia w dziedzinie medycyny wciąż ratują życie. Leonardo da Vinci, twórca dzieł sztuki, nie żyje, jednak to, co stworzył, wciąż podnosi na duchu i daje radość. Wielcy bohaterzy i bohaterki mogą być martwi od stuleci, gdy jednak czytamy o ich czynach i osiągnięciach, wciąż możemy się nimi inspirować, by postępować tak jak oni. Tak, Budda odszedł, lecz po upływie 2,5 tysiąca lat jego nauki wciąż pomagają ludziom. Jego przykład wciąż ich inspiruje. Tylko Budda może oddziaływać z taką siłą, mimo iż od jego śmierci upłynęło tak wiele czasu. Czy Buddha był Bogiem? Nie, nie był. Nie twierdził, że jest Bogiem, dzieckiem Boga, ani nawet przychodzącym od Boga posłańcem. Był człowiekiem, który osiągnął doskonałość i nauczał, że jeśli pójdziemy Jego śladem, również osiągniemy ten stan. Skoro Buddha nie jest Bogiem, to dlaczego ludzie oddają mu cześć? Są różne sposoby oddawania czci. Gdy ktoś oddaje cześć Bogu, modli się do niego lub do niej, składa ofiary, prosi o pomyślność, wierząc, że Bóg wysłucha modłów, otrzyma dary i odpowie na prośby. Buddyści nie praktykują tego rodzaju kultu. Innym rodzajem czci jest okazywanie szacunku komuś lub czemuś, co podziwiamy. Kiedy nauczyciel wchodzi do klasy, wstajemy z miejsc, gdy spotykamy ważną osobę, wymieniamy z nią uścisk dłoni. Gdy natomiast grają hymn narodowy, salutujemy. Są to gesty szacunku i czci, które wyrażają nasz podziw dla danej osoby lub rzeczy. Taki właśnie rodzaj oddania czci występuje w buddyzmie. Posąg Buddy z dłońmi lekko spoczywającymi na podołku, jego współczujący uśmiech przypomina nam o tym, by wciąż dążyć do obudzenia spokoju i miłości w nas samych. Zapach kadzidła przypomina nam o wszechogarniającym wpływie cnoty. Światło świecy przypomina o świetle wiedzy. Kwiaty, które niebawem zwiędną i zginą, przypominają nam o nietrwałości. Poprzez pokłony wyrażamy naszą wdzięczność dla Buddy, za to co dały nam jego nauki. Taki jest właśnie sens oddawania czci w buddyzmie. Ale słyszałem, że buddyści oddają cześć idolom. Stwierdzenie takie świadczy wyłącznie o niezrozumieniu ze strony osoby, która je wypowiada. Słownik definiuje idola jako obraz lub posąg będący obiektem boskiej czci. Powiedzieliśmy już, że buddyści nie wierzą w boskość Buddy. Jak więc mogliby wierzyć w to, że bogiem jest kawałek drewna lub metalu? Wszystkie religie korzystają z symboli reprezentujących najrozmaitsze wierzenia. W taoizmie diagram yin-yang jest symbolem harmonii przeciwieństw. W sikhizmie miecz symbolizuje duchową walkę. W chrześcijaństwie ryba jest symbolem obecności Chrystusa, krzyż natomiast jego ofiary. W buddyzmie posąg buddy przypomina nam o ludzkim wymiarze buddyjskich nauk, o tym, że buddyzm skupia się na człowieku, nie na Bogu, że doskonałości i zrozumienia musimy szukać w sobie, a nie poza sobą. Dlatego twierdzenie, że buddyści czczą idole, jest tak samo pozbawione sensu, jak mówienie, że chrześcijanie oddają cześć rybie i figurom geometrycznym. Skąd w buddyjskich świątyniach tyle dziwnych rytuałów? Wiele rzeczy wygląda dla nas dziwnie, gdy ich nie rozumiemy. Zamiast je z miejsca odrzucać jako niezrozumiałe, powinniśmy raczej starać się odkryć ich znaczenie. Choć rzeczywiście trzeba przyznać, że niektóre praktyki stosowane przez buddystów mają swoje źródła w powszechnych przesądach i niezrozumieniu, a nie w naukach Buddy. Niezrozumienie wkrada się od czasu do czasu w obręb każdej religii. Budda nauczał w sposób klarowny i szczegółowy. Nie może być winiony za to, że niektórym ludziom nie udało się pojąć tych nauk w pełni. W pismach buddyjskich znaleźć można takie pouczenia. Jeśli osoba cierpiąca z powodu choroby nie szuka pomocy nawet wtedy, gdy pod ręką ma lekarza, nie jest to wina lekarza. Tak samo nie jest winą Buddy, jeśli osoba gnębiona i prześladowana przez skazy nie szuka jego pomocy. Komentarz do historii o narodzinach. Ani buddyzm, ani żadna inna religia nie powinna być osądzana przez tych, którzy nie praktykują jej w sposób właściwy. Jeśli chcesz poznać prawdziwe nauki buddyzmu, przeczytaj słowa lub mowy wygłoszone przez Buddę, skierowane do tych, którzy rozumieli je prawidłowo. Czy istnieje buddyjski odpowiednik Bożego Narodzenia? Tradycja głosi, że trzy najważniejsze wydarzenia w życiu Buddy narodziny, oświecenie i śmierć przypadały zawsze na dzień pełni księżyca Wesak, czyli w drugi miesiąc indyjskiego roku, który w kalendarzu zachodu, w kalendarzu gregoriańskim, przypada na przełom kwietnia i maja. Tego dnia buddyści wszystkich krajów, dla upamiętnienia tych wydarzeń, odwiedzają świątynię, uczestniczą. W różnych ceremoniach lub oddają się medytacji. Skoro buddyzm jest taki dobry, to dlaczego niektóre z buddyjskich krajów są biedne? Jeśli mówiąc o biedzie masz na myśli niedostatki ekonomiczne, to masz rację. Lecz jeśli chodzi ci o jakość życia, to niektóre z buddyjskich krajów są całkiem bogate. Dla przykładu, Ameryka jest pod względem ekonomicznym bogata i potężna. Ale poziom przestępczości jest tam bardzo wysoki. Miliony starszych osób umierają w samotności w domach spokojnej starości, ponieważ zapomniały o nich nawet ich własne dzieci. Przemoc w rodzinie, znęcanie się nad dziećmi, uzależnienie od narkotyków wszystko to stanowi poważny problem. Co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Co prawda, Stany Zjednoczone są państwem zamożnym materialnie, lecz oferują bardzo ubogą jakość życia pod względem moralnym. Jeśli przyjrzysz się niektórym krajom, w których tradycyjnie od wieków wyznaje się buddyzm, zauważysz, że dzieci darzą tam rodziców szacunkiem, poziom przestępczości jest względnie niski, rozwody i samobójstwa są rzadkością, a tradycyjne wartości, jak przyjazne nastawienie Szczodrość i gościnność wobec obcych, tolerancja oraz szacunek dla innych są wciąż obecne. Choć gospodarczo zacofane, kraje te zapewniają lepszą jakość życia pod względem moralnym i etycznym niż kraje wysoko rozwinięte. Jednak, nawet jeśli zechcemy oceniać kraje buddyjskie wyłącznie pod względem ekonomicznym. To okaże się, że jednym z najbogatszych i dynamicznie rozwijającym się państwem świata jest Japonia, której znaczna część obywateli określa siebie mianem buddystów. Dlaczego niezbyt często słyszy się o pracy charytatywnej dokonywanej przez buddystów? Może dlatego, że buddyści nie odczuwają potrzeby rozgłaszania o swoim udziale w wielu akcjach i programach niosących pomoc innym. Kilka lat temu lider japońskich buddystów Nikonirwano otrzymał nagrodę Templetona za swoją pracę na rzecz zjednoczenia poszczególnych wyznań. Ponadto, niedawno pewien tajski mnich buddyjski otrzymał prestiżową nagrodę Maksai Sai za wspaniałą pracę na rzecz osób uzależnionych od narkotyków. W roku 1987 inny tajski mnich, czcigodny Kantaja Pivat, został nagrodzony nagrodą pokojową dzieci norweskich za wieloletnią pracę na rzecz bezdomnych dzieci z rejonów rolniczych. A co z akcją pomocy społecznej dla biedoty w Indiach, przeprowadzoną na wielką skalę przez zachodnie klasztory buddyjskie? Wybudowali szkoły, ośrodki dla dzieci, punkty opieki zdrowotnej oraz niewielkie zakłady pracy umożliwiające ludziom tam mieszkającym samowystarczalność. Buddyści, podobnie jak to ma miejsce w innych wyznaniach, widzą w niesieniu pomocy innym wyraz własnej religijnej praktyki. Wierzą też jednak, że powinno się to robić bez rozgłosu czy promowania własnej osoby. Dlaczego jest tyle typów buddyzmu? Są różne rodzaje cukru, brązowy, biały w bryłkach, syrop i lukier, ale wciąż jest to cukier i jest słodki. Produkowany jest pod różnymi postaciami, aby można go było użyć do różnych celów. Buddyzm jest taki sam. Jest wada, Zen, Buddyzm czystej krainy, Yoga Chara, Vajrayana, lecz wciąż są to nauki Buddy i mają taki sam smak, smak wolności. Buddyzm przybrał różne postacie, by dostosować się do rozmaitych warunków kulturowych, w których się rozwijał. W ciągu stuleci dochodziło do reinterpretacji pierwotnych treści, aby dla kolejnych pokoleń buddyzm pozostawał nadal żywy. Na pierwszy rzut oka poszczególne tradycje buddyjskie mogą się od siebie bardzo różnić, ale ich jądro zawsze stanowią cztery szlachetne prawdy i szlachetna ośmioraka ścieżka. Każda większa religia, wliczając w to buddyzm, dzieli się na mniejsze szkoły i wyznania. Od innych religii odróżnia buddyzm postawa wzajemnej przyjaźni i tolerancji poszczególnych szkół. Pewnie masz bardzo wysokie mniemanie o buddyzmie. Domyślam się, że wierzysz, iż jest to jedyna prawdziwa religia, a wszystkie pozostałe są fałszywe. Żaden buddysta, który rozumie nauki Buddy, nie będzie sądził, że pozostałe religie są błędne. Nie będzie myślał w ten sposób również ktoś, kto z otwartym umysłem podjął szczery wysiłek poznania innych religii. W istocie, pierwszą rzeczą, jaką zauważysz podczas takich badań, będzie to, jak wiele mają one ze sobą wspólnego. Wszystkie przyznają, że obecny stan ludzkości jest niesatysfakcjonujący. Wszystkie wierzą, że niezbędna jest zmiana nastawienia i zachowania, jeśli ludzie chcą poprawić własną sytuację. Wszystkie głoszą zasady moralne, w których centrum znajduje się miłość, dobroć, cierpliwość, hojność i odpowiedzialność. Co więcej, wszystkie akceptują istnienie jakiejś formy absolutu. By opisać i wyjaśnić te rzeczy, posługują się rozmaitymi językami, różnymi nazwami i symbolami. Nietolerancja, duma, przeświadczenie o własnej nieomylności pojawiają się tylko wtedy, gdy ludzie są zaślepieni przez przywiązanie do pewnego określonego punktu widzenia. Wyobraź sobie Anglika, Francuza, Chińczyka i Indonezyjczyka patrzących na filiżankę. Anglik powie: To jest kap. Francuz na to, ależ nie. To jest une se. Wtedy zareaguje Chińczyk. Obaj się mylicie. To jest pei. Na końcu Indonezyjczyk wyśmieje pozostałych i powie: głupcy. To jest kawan. Wtedy Anglik sięgnie po słownik i pokaże im go mówiąc: mogę udowodnić, że to jest kap. Tak jest wedle mojego słownika. Więc twój słownik zabiera błędy, odpowie Francuz. Bo mój słownik stawia sprawę jasno. Że to jest tase. Chińczyk zadrwi, natomiast wedle mojego to jest pei, a mój słownik jest o tysiące lat starszy niż wasze, więc na pewno jest dobry. Poza tym więcej ludzi mówi po chińsku niż w jakimkolwiek innym języku. To musi być pei. Gdy wszyscy zaczynają się nadymać i kłócić, podchodzi do nich inny człowiek pijący z filiżanki i mówi: Bez względu na to, czy nazwiecie to kap, tase, pej czy kawan. Rolą filiżanki jest utrzymanie płynu, aby dało się go wypić. Przestańcie się spierać i pijcie, przestańcie się nadymać i ugaście swoje pragnienie. Taka jest właśnie buddyjska postawa wobec innych religii. Niektórzy ludzie mówią: Tak naprawdę wszystkie religie są takie same. Zgadzasz się z nimi? Religie są zjawiskiem zbyt złożonym i różnorodnym, by można je było podsumować w ten sposób. Buddyści mogliby powiedzieć, że stwierdzenie to zawiera zarówno elementy prawdy, jak i fałszu. Buddyzm uczy, że nie ma Boga. Z kolei chrześcijaństwo naucza, że taki byt istnieje. Wydaje mi się, iż jest to znacząca różnica. Niemniej jednak jeden z najpiękniejszych wersetów biblijnych głosi. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tego właśnie uczy buddyzm że czystość naszego serca jest bardziej istotna niż jakiekolwiek nadludzkie moce, jakie moglibyśmy mieć ważniejsza niż zdolność przepowiadania przyszłości. Niż siła naszej wiary lub akty ekstrawagancji czy rozrzutności. Zatem pod względem soteriologicznym buddyzm i chrześcijaństwo różnią się całkowicie. Wypowiadają się jednak bardzo podobnie w kwestiach etycznych, takich jak czystość serca, moralność i odpowiednie zachowanie. Czy buddyzm jest nauką? Zanim odpowiemy na to pytanie, najlepiej będzie wpierw zdefiniować pojęcie naukowe. Nauka jest, zgodnie z tym, co mówi słownik, wiedzą, którą można uporządkować w system zagadnień zdobywaną na drodze obserwacji i badań mających na celu odkrycie praw przyrody. Ewentualnie naukowym podejściem nazywamy taką wiedzę, którą można coś precyzyjnie zbadać. Pewne aspekty buddyzmu nie pasują do tej definicji. Jednak jego jądro, cztery szlachetne prawdy, z pewnością tak. Cierpienie, pierwsza szlachetna prawda, jest czymś definiowalnym, można go doświadczyć i zmierzyć. Druga szlachetna prawda mówi, że cierpienie ma naturalną przyczynę pragnienie, które także poddaje się definiowaniu, można go doświadczyć i określić. Nikt nie usiłuje wyjaśniać cierpienia za pomocą metafizycznych koncepcji czy mitów. Zgodnie z trzecią szlachetną prawdą, którą jest kres cierpienia, Osiągnąć go można nie poprzez powierzenie się istocie wyższej, wiarę czy modły, lecz dzięki usunięciu jego przyczyny. Jest to bardzo oczywiste. Czwarta szlachetna prawda, droga prowadząca do zakończenia cierpienia, także nie ma nic wspólnego z metafizyką. Polega ona po prostu na postępowaniu w określony sposób. Także zachowanie jest czymś, co można badać. Buddyzm, podobnie jak to robi nauka, Obchodzi się bez koncepcji istoty wyższej i wyjaśnia pochodzenie oraz funkcjonowanie wszechświata w oparciu o prawa natury. Wszystko to wskazuje na obecność ducha nauki. Rady Buddy, mówiące, że nie powinniśmy ślepo wierzyć, lecz raczej pytać, badać, dociekać i polegać na własnym doświadczeniu, mają zdecydowanie naukowy wydźwięk. W kalamasuta, swojej słynnej mowie, Budda naucza. Kalamowie nie podążajcie za tym, co mówią inni, ani za tradycją. Nie podążajcie za pogłoskami, ani świętymi tekstami. Nie podążajcie za logicznymi wywodami, ani przekonującymi wnioskowaniami. Nie podążajcie za pozornymi analogiami, ani za czymś, co jest zgodne z waszymi poglądami. Nie podążajcie za czymś tylko dlatego, że jest prawdopodobne. Ani poprzez wzgląd na coś popartego autorytetem nauczycieli. Lecz gdy samodzielnie dostrzegacie, to jest właściwe, nie przynosi wstydu, chwalone jest przez mądrych ludzi, a obserwowanie i praktykowanie tego wiedzie do pomyślności i szczęścia, wtedy, kalamowie, śmiało podążajcie za tym. Mowa do kalamów. Można zatem powiedzieć, że chociaż buddyzm nie jest ściśle rzecz biorąc nauką, to z pewnością ma wyraźnie naukową wymowę i wykazuje więcej krytycznego myślenia niż jakakolwiek inna religia. Nie bez znaczenia jest też to, co na temat buddyzmu mówił Albert Einstein, największy naukowiec XX wieku. Religia przyszłości będzie religią kosmiczną. Przekroczy ona Osobowego Boga i odrzuci dogmaty oraz teologię. Będzie opierać się na religijnym zrozumieniu wypływającym z doświadczenia natury i duchowości jako pełnej znaczenia jedności. Temu opisowi odpowiada buddyzm. Jeśli istnieje jakakolwiek religia, która jest w stanie podołać współczesnym wymaganiom nauki, jest nią buddyzm. Albert Einstein. Słyszałem kiedyś, że nauki Buddy nazwane są ścieżką środka. Co znaczy to określenie? Budda nadał swojej ośmiorakiej ścieżce alternatywną nazwę Majjima Patipada, co znaczy środkowa droga. Jest to bardzo ważna nazwa, ponieważ sugeruje, że nie wystarczy po prostu podążać ścieżką, lecz że powinniśmy robić to w pewien szczególny sposób. Ludzie potrafią czasami być bardzo nieugięci w swoim podejściu do religijnych reguł i praktyki, stając się z czasem prawdziwymi fanatykami. W buddyzmie należy rozsądnie podążać za wskazaniami i praktykować w sposób zrównoważony, by uniknąć ekstremizmu i przesady. Starożytni Rzymianie zwykli mówić, umiar we wszystkim. I buddyści zgadzają się z tym całkowicie. Czytałem, że buddyzm jest po prostu pewną formą hinduizmu. Czy to prawda? Nie, nie jest. W buddyzmie i hinduizmie wiele idei dotyczy moralności. To też te dwie religie posługują się niekiedy tymi samymi terminami, jak na przykład kamma, samadhi, nibana. I obie też wywodzą się z Indii. Z tego powodu niektórym ludziom wydaje się, że są identyczne lub bardzo podobne. Jeśli jednak poszukamy głębiej, przekonamy się, że te dwie religie znacząco się różnią. Hindusi, dla przykładu, wierzą w najwyższego Boga, buddyści zaś nie. Jedną z centralnych nauk hinduizmu dotyczącą filozofii społecznej jest idea kasty, którą z kolei buddyzm stanowczo odrzuca. Rytualne oczyszczenie jest w hinduizmie ważnym obrzędem. Nie ma zaś miejsca w buddyzmie. Pisma buddyjskie przedstawiają Buddę jako krytyka nauk braminów hinduskich kapłanów. Oni z kolei odnosili się bardzo krytycznie do niektórych jego poglądów. Nie działoby się tak, gdyby buddyzm i hinduizm nie różniły się niczym od siebie. Ale Budda czerpał koncepcję kammy z hinduizmu, prawda? Hinduizm także uczy o kamie i reinkarnacji, jednak interpretuje te koncepcje zupełnie inaczej niż buddyzm. Dla przykładu, hinduizm głosi, że kamma determinuje nas i nasze działania, natomiast wedle buddyzmu kamma kształtuje jedynie warunki. Zgodnie z hinduizmem, nieśmiertelna dusza zwana atmanem przechodzi z jednego życia do następnego, buddyzm z kolei zaprzecza istnieniu takiej duszy, twierdząc, że tym co podlega odrodzeniu jest nieustannie zmieniający się strumień energii. To tylko niektóre spośród wielu różnic w sposobie rozumienia kammy i reinkarnacji w ramach tych dwóch religii. Jednak nawet gdyby nauki buddyzmu i hinduizmu były identyczne, nie musiałoby to od razu oznaczać, że Budda bezmyślnie kopiował cudze pomysły. Zdarza się niekiedy, że dwoje ludzi niezależnie od siebie dokonuje tego samego odkrycia. Dobrym przykładem jest teoria ewolucji. W 1858 roku, tuż przed opublikowaniem swojej słynnej książki o powstaniu gatunków, Karol Darwin dowiedział się, że inny badacz, Alfred Russell Wallace, tak jak i on, opracował ideę ewolucji. Darwin i Wallace nie kopiowali od siebie pomysłów. Po prostu badając to samo zjawisko, doszli do tych samych wniosków. Zatem nawet gdyby hinduizm i buddyzm idee kamy oraz reinkarnacji rozumiały tak samo, choć tak nie jest, to nie byłoby to wcale dowodem na śladownictwa. Prawda jest taka, że na drodze intuicyjnego wglądu w pewnym stopniu obydwie te religie rozumiały podobnie prawo kamy i reinkarnacji. Buddha natomiast wyjaśnił te zjawiska w sposób pełniejszy i dokładniejszy.